Siemanko. Siemanko. Właśnie w tym momencie, godzina 5:56, jedziemy na zawody gruntowe naszego koła, kochanego naszego koła. Robimy wstępik oczywiście w czasie jazdy, żeby tam, bo nie wiadomo jak będzie, no jedziemy na te zawody pierwszy raz i trudno jest powiedzieć, czy trudno mi powiedzieć, jak tam w ogóle będzie to wszystko wyglądało. Zbióreczka jest o godzinie 7, prawdopodobnie zawody rozpoczną się, w ogóle łapanie, o godzinie 8, potrwają do 13, później ważenie rybek i wręczenie nagród. Nie wiem, czy będzie ognisko w tym roku, kiełbaski, trudno powiedzieć, o tego to jeszcze nie wiemy, wszystko się okaże na miejscu. No i co? Coś dodać, Piotruś? Nie będziemy tutaj się rozgadywać. Ja stary wyjadacz, drugi raz na zawody jadę. Ty, no ja? No. Moja przygoda z zawodami się rozpoczęła, ja wiem, z Markiem zaczęliśmy na gruntowy. To jest 3 lata temu, 2,5, 3 lata temu, coś takiego. No. Tak było właśnie. Też. I jakoś mnie to wciągnęło. Ja zaczynałem łapić chyba, tak, 3 lata temu. A ja się wciągnąłem. Jakoś tego, mam taką żyłkę troszeczkę sportowca. No i tak jakoś zaczęło się i jak najwięcej tych zawodów się robi. Jak będzie, zobaczymy. Oczywiście każdy jedzie z jakąś tam nadzieją na coś. No, a jak będzie, to zobaczymy. No to lecimy. No dobra, słuchajcie, dojechaliśmy, jesteśmy na naszym łowisku, jesteśmy jako pierwsi w gorącej wodzie kąpani, jak przepięknie to wygląda. Piotr Makarewicz. Jest. To samo. Jestem na stanowisku. Doszedłem ledwo. Starość, nie radość. Nie będę długo gadał. Rozstawiam się. Resztę zobaczymy później. Bo zadyszka, resztę nie dam rady gadać. Zobaczcie, jak to wygląda. Wam pokażę troszeczkę. Rozstawiłem się, wreszcie się rozstawiłem.
Jest duszno. Ryba się spławia. Widać, nie wiadomo, czy coś się trze jeszcze, bo strasznie po krzakach jedzie. Wędki rozłożone, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Dzisiaj powiem wam, długo się zastanawiałem, na co łapać, jako dać przynętę, jako dać zanętę, i postawiłem, powiem szczerze, że zaczęła głowa mnie boleć od tego wszystkiego i z wymyślania, i postawiłem na prostotę dzisiaj. Zwykła zanęta truskawkowa na słodko i robimy na dwóch. Koszyczek, żadnych metod, w ogóle peletu nie brałem, dzisiaj postawiłem na koszyczek, na zanętę truskawkowo i na przynętę daję kanapeczkę, biały, kukurydza, biały. To wszystko, no. Zaczynamy o 8.30, jest 8.16, troszeczkę czasu zostało, więc troszeczkę pokażę, znaczy pokażę wam, jak wygląda moje stanowisko przygotowane do zawodów wędkarskich. O, tak to będzie wyglądało. Oczywiście szału nie ma i nie będzie. O, jeszcze oczywiście wędki, tu koszyczek wisi, bo jeszcze nie ta godzina. I tak to wygląda. Tu wiadereczko, wiaderko, zanęto, biały robaczek, tu kukurydza i cały osprzęt. Słuchajcie, złapałem pierwszą rybkę, karpiczek, ale niestety, puszczaj tutaj, gadzie kalwaryjski się zaplątał mi. Takie maleństwo, 29 cm, niestety się nie liczy, także do wody leci. Pyk. Poszedł do wody, 29 cm, no nicho. Niewskazane mi było, no. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, pierwszego w życiu amura wyciągnąłem. Pytanie miłosierna. Znaczy, jak na amura nieduże. Ale pierwszy w życiu. Kurczę, nie nagrałem. Później wam pokażę, bo mam w siatce. Nie wypuszczałem go. Jeszcze mam małą siatkę, ale do siatki mi się zmieścił. No coś pięknego. O, woleczna ryba. Przepięknie. Dobra. Lecimy dalej, zobaczymy, co tu będzie. Będę się starał coś nagrywać, bo jest... Lukas Malina, na razie. Idzie coś? Spokojnie tak przy wodzie. Żeby go od razu do góry, nie wiem, co to jest. Widzę stoperek. To już pewnie będzie coś. Co to będzie? Albo amur, bo jak widzi brzeg amur, to spierdziela od razu, tak. No, taki chmulce trochę się boję. Tak, tamtego też musiałem przy brzegu pomęczyć, bo aby mi krzeczory, wiesz, te krzeczory troszeczkę przeszkadzają tu. No, buja się, pany. Może być drugi amurek. Tamtego nie nagrałem, ale tego nagramy. Nie, karp. Karp? Karp. Ale już chyba wymiarek będzie miało. 30 to okej. Ma, na pewno ma, bo mniejszego złapałem, miał 29. Niestety, albo stety, karpiczek. Karpiczek od razu zmierzymy, ile będzie miał chłopak. Tutaj przyjaciel nasz, o. Jak ma 30, to się zalicza. A ma, kurde, 32 centymetry. Zalicza cię. Zalicza cię, 32. Karpik. Słuchajcie, było branie, coś idzie. Idzie. I ściągnęło na prawą stronę. Mam radę. Będzie ryba. Będzie ryba. O kurde. Taka?
O kurde, ty. Chrzeczory idzie. Ty, trochę ma. To nie. O! Odjazd. Będzie wymiarówka jakaś. Niech się trochę pomęczy. Zobaczymy, co to jest w ogóle. Bo nie wiem, karpik. Niewielka. Ale je. Ale będzie wymiarowy musi. Cicho. Jest. Mamy go. Godzinę. Odepniemy prezesa, zaraz zademonstruję. Wyłożymy na mateczkę gada. Taki standardówka. Tak zwana standardówka. 35 cm. 35 cm. Karpiczek. O taki o. Ale już się do zawodów zalicza. Proszę bardzo. O tak. O. 35. No tutaj na sąsiednim stanowisku kolegi. Ale odjeżdżę. Coś ładnego wzięło. Ty tam sum był. Co? Sum. Ma suma? 67 cm. Ile? Przepraszam, 63. Trochę kłamstwo. No, to już, dobra. Na korzyść było. Nie wiem, ale... To coś idzie. O, poszedł w te krzaczory. Ja wiem. No właśnie. Karpion pewnie. Karpion. No, one w trzciny idą. Nic nie było, taka cisza. Tu zobacz. Tu sum, tu karp. A jeśli ja bym nerwicy dostał, bym tam skokrola. No widzę, napierdzie. No. A jest ogromna, na dziewiątki napierdziela. No ma trochę. A że nie licz się na to, że coś... Uuu, ty. Ładna ryba. Ty, sadzan. Chyba nie karaś, co? Za duży na karasia. No nie. Nie? Ty jak tu takie karasie, to ja ci nie kręcę. Karaś? Karaś. Karp, bo płet. O, lepyda. A to też nie pobił. Pobił, już jest większa. Ładna. Zadzwonię zaraz. Żółty, dawaj go może na matę. Tak. Daj go, wyciągnij go na mateczkę. Na macie go zmierzymy, zaraz ważymy. Trzymaj. Zmierzymy godzinę. 53 cm. 50, nawet 4. 54 cm. Mata ma 200 gram waży. Panie prezesie, czekaj, open the door, w kilogramach, ważymy pana. Czekaj, ja zrobię zdjęcie komisyjnie, żeby nie było. Ile? 2,900 to ma 2,700. 2,700. Zdjęcie? Zrobiłem zdjęcie, dobra. Dobra, jestem z takim, 2,700, no. Masz dla mnie pyknie jeszcze fotkę z nim. Dobra. I to będzie się. Dobra. Tutaj na środek u tego kółko. Już, dobra. To mi się nie do wody poszło. Tak. Hop. Poszedł. Proszę ten. Było branie.
słabe, ale było. Nawet dwa. O właśnie. O właśnie. O właśnie. I przyczaiłem za trzecim razem, ale czy coś jest? No coś idzie chyba. Nie wiem. Zobaczymy. Na razie ciężko stwierdzić, czy coś jest, czy nie ma. O, jakiś opór czuć. Jest, jest na pewno. Na 100% coś siedzi. Ale niedużego, wiecie? Chyba niedużego. Pyda nie będzie. Nie. Czekajcie. Ja wam powiem, pyda nie jest, ale jest amur. 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 Dzień konia. Koledzy, mówię dzień konia. Dzień konia. No ten mniejszy niż tamten, ale ma 38 cm. Cicho. Chamie jeden też. Skoczne to. Pokażę szybko, bo o, amurek, piękny amurek. Drugi w życiu. Poszedł. Okej. Zaraz. Go. Tu może? No, bo jedna. Zaczepił. Mamy. Trzeba pewnie zrobić jeszcze. Tu ma. To jest policja. Pyda. A wróćcie mu sorry. Będzie lepiej. 3,365. Proszę. 3,365. To będzie? Makarewicz? Babiński. Ile? 3,365. 3,365. Słuchajcie, pokażę wam jeszcze tego amurka jednego ładnego. I będę wypuszczał rybki. To nie, bo pyda niesamowita. O Jezu, wodne. Jest strasznie pokancerowany i to jeszcze nie przeze mnie. Coś jakieś sumy, bo tu suma złapała. Dobra, nie będę go męczył. Tylko wiecie co, zmierzę jeszcze go z kubańca. Zobaczymy ile go ma. Ile ma. Na centów i go wypuszczamy. Ole, silna ryba. Usza mówi, Iwona. Ma 50 cm. Tak jak mówiłem. 50 cm, niech już idzie. Taki ciemny, nie? Ładny karpiczek. Nie. O, mnie też taka pyda była ładna. To co, masz jak to się liczy? To nie tu pyda, tylko amur. Ja wiem, że amur, no. Pyda powiedziałem, ja mówię, ryba ładna, duża, to taka... Dziesięć pół. 10 500 odjąć 600 500 0 5 od 14 8 tam 9 850
9850. Chyba na bazę wdał. 17. Nie wiem dokładnie. 18 kilo. 17 865. No, Karolu, jak zwykle zresztą, nudne się staje, ale... Kolega, jeszcze nie wsiedzisz, to jest denerwujące. A kto cię do tego koła tutaj wzywa? Ja nie wiem, go trzeba wyrzucić go dyscyplinarnie. Ruś. Na metodę łowiłem? Na czwartym miejscu z wynikiem 3365 punktów rozłożył kolega Robert Batinski. Ooooo! Ale lepiej! Okay. Na piątym miejscu w 3310 uplasował się kolega Piotr Łapiński. Brawo! Do wyboru. Do wyboru. Na szóstym miejscu uplasował się kolega Marek Boczyło. Ja kurde, jak tego czwartego miejsca chyba mam. Karp Truskawka. Tak, żeby źle nie było, nie leci, to? No nie, no. Czwarty, ja piąty. Arkadiusz Mazurek, jedna ryba, ale kompletnie. Słuchajcie, zmieniliśmy miejscówę. Jest już po zawodach. Ale w związku, że z tym, że zrobiliśmy tyle kilometrów, to postanowiliśmy sobie dostać ja, Piotrek i Robuś jeszcze na innej miejscóweczce na noc, może jutro na dzień. Odnośnie zawodów, jak zwykle było rewelacyjnie, super, jak to w naszym kole. I ja oczywiście tradycyjnie czwarte miejsce, no. Zabrakło kilograma ryby, no. Dwa mury. Dwa karpiki, jeden karpik miał 29 cm, musiałem go wypuścić, bo no niestety niewymiarowy był. No i to chyba wszystko, no. Jesteśmy na tej miejscówce, co już wcześniej byliśmy, wieje troszeczkę, będę pewnie musiał z dźwiękiem kombinować. Piotrek się jeszcze rozkłada, teraz pokażę, jak to wygląda już po zawodach na spokojnie. Bez adrenaliny, szantranelinka zawsze jest. No to co? Popijemy dalej, no. Na zawodach było rewelacyjnie. Jak zawsze zresztą. Słuchajcie, mam i ja, ale co to nie wiem. No, coś idzie u Roberta, coś idzie. Chyba jakiś fajny leszcz. No, coś idzie u Roberta, coś idzie. Chyba jakiś fajny leszcz, albo podleszczak. Jest podleszczyczek. O, mamy go.
troteczki. A co? Będziemy później mierzyć. O, znowu coś Robert ciągnie. Podleszczyk. No, Piotrek coś ciągnie. Całą noc nic nie brało. Ale było na suma i na sandacza. Było na suma, na sandacza. Ale coś tutaj idzie. Leszczyk. Chyba. Leszczyk. To tak jest? Leszczykon. Peda. Peda. Ale to, jest. To leszczyk. Peda to nie jest. Nie, malutki. Malutki leszczyk. Wytnę go od razu tutaj. A jaki silny. Kurde, czekaj. Czekaj. Człowieku. A raczej rybo. Ale uwaliłem się w chuju. No to lepiej nie. O, taki leszczyk. Git malina. Parę słówek odnośnie dzisiejszego łowienia. W nocy z Piotkiem nastawiliśmy się na suma i na sandacza. Nastawiliśmy po jednej wędce na wątróbkę, po drugiej na filecik. Zestawiki porobiliśmy i nic. Piotrek miał na wątróbkę jeden odjazd, ale pusto było. Może być to sandacz nawet na wątróbkę, cokolwiek. Albo jakaś każda inna ryba. Tak tylko się domyślamy, bo nic nie było wyciągnięte. Poza tym cisza była. Teraz niedawno wyciągnął jednego leszczyka. Na razie cisza. No. Co właśnie Robert ciągnie? O. Co jest? Leszcz? Ole, tu jak leszcz, to pyda niezła. O. A czy on... Poszedł. Spokojnie, powoli, powoli. A zobaczymy co to. O kurczę, jest rodzynek na bigosie. O chodzi. Nie wiem, ty ja na razie jeszcze słabo widziałem, wiecie? Nie, ciężko. Nie. Co tu jest? No spokojnie, spokojnie. Nie, spokojnie, Patryk, nie, niech on zmęczy go. Ole. Zaraz zobaczymy, ty. Amur? Nie, boleń. 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 Bolek. Boleń. Zaraz zobacz. Nie, bo amur? Nie. Boleń, boleń. A może i amur, ty? No, jako ole ładny. Jest. O, panie. O. Nie. O kurna, ty jaki ciężki, taki olek. Do wagi, ty, do ważenia. Olek. Na białego boleń. No. Olek, kurna, ty. Olek, ty. Olek, ty jest pyda. Ja mówię... O, chłopy. Boleń, boleń, po pysku boleń, widać, tak, że boleniowy. Więc rozumie, co? No. Zobaczcie, ten raz. Dobra, mierzymy. O, 7 dychtów na... Słuchaj, 60? Nie no, 68 będzie. 69. 69. Tak, 69 cm. 69 cm. Uwaga, nie, czy w podbieraku go zważyć? Czy go poskrzelę łatwą delikatnie? W podbieraku weź. By było. Podbierak później zważymy, ile mniej więcej. Ja tu przytrzymam. 40. Proszę pana, boleń ma. Górnego ma 75. A ma 78. Nie, 69 mówisz. A. Słuchaj, 2. 2635. Czekaj, ile ty mówisz? Górny? 75. On ma 68, tak? 69. 69. No. A ile ma górny? 75. No to czyli... Oh.
słuchajcie, skończyliśmy na dzisiaj, wracamy. Robimy zakończenie. Na dzisiaj, na wczoraj i dzisiaj. Robimy zakończenie w samochodzie, tak jak początek, bo wiatr się zerwał dosyć duży i podejrzewam, że były problemy z dźwiękiem. Powiem tak, dzisiaj i w nocy szału nie było. Ja mam jednego małego leszczyka, który siedzi w wodzie. Piotrek złapał dwie sztuki. I powiem tak, no tak kiepsko to jeszcze nie było, ale takie dni też się zdarzają. Jedynie co Robert złapał bolenia ładnego, co zresztą zobaczycie na filmie. Taki właśnie był taki, jak to powiedzieć, miły akcent tego naszego wypadu. Bo pozostało. No i się zjaraliśmy się na skwarki. No, rakoskosy. No to tyle. Następny wypad za tydzień planujemy, słuchajcie, na karasia, mojego ulubionego karasia. A miejsce zobaczycie. Miejsce zobaczycie gdzie. Takie dosyć nietypowe, ale my lubimy nietypowe. Na razie, siemanko.